Witajcie, kochani. Wiele lat temu pytałem mojej żony Moniki, który fragment z Pisma Świętego jest dla niej najważniejszy, i wtedy wybrała taki fragment, którym przez najbliższe pięć spotkań chcemy się z wami podzielić. Brzmi on mniej więcej tak: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci życie, czy odda życie z mego powodu, zyska je, zachowa je. No i taki właśnie zaskakujący fragment wybrała Monika. Chcielibyśmy troszkę zaprosić Was, aby pójść za tym słowem. To jest rzeczywiście dla mnie jedno z najważniejszych słów Jezusa. Mówiące o, o życiu, można powiedzieć o różnych ro, ro rodzajach życia, o traceniu życia e, i o zdobywaniu życia. I jest zaskakujący, bo wydaje się bardzo taki e, no niepokojący, co to znaczy oddać życie. Co to znaczy zyskać życie i ta tajemnica chrześcijaństwa, tajemnica dobrej nowiny, jaką przynosi nam Jezus, a szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu i tajemnic paschalnych, to jest właśnie umieranie, które nie prowadzi nas w śmierć, ale ta śmierć prowadzi nas do życia. To jest niezwykle piękny fragment o wolności i jeśli chcemy was, zaprosić Was do jakiejś walki duchowej, czy sami w niej uczestniczymy... To właśnie ze względu na wolność. Z czym walczymy i o co walczymy? To życie, które Jezus mówi, żeby zostawić, nie bać się Go uśmiercić, to jest krótko mówiąc nasze ego, ego pojmowane jako mechanizm obronne, jako pewna pułapka, która owszem, w dzieciństwie przydawała się do czegoś, bo tak naprawdę być może nie przetrwalibyśmy trudnych sytuacji życiowych jako dzieci, gdybyśmy tych mechanizmów nie wykształcili, ale teraz te mechanizmy włączają się, czy chcemy, czy nie chcemy, zamykają nas w takiej ciasnej klatce i odbierają nam wolność, spontaniczność, sprawiają, że nie możemy żyć pełnią życia, krótko mówiąc, że nie jesteśmy sobą. Sprawia to, że nie możemy doświadczać, Pełni życia, w pełni, mówimy się często być sobą, ale tak naprawdę e, pełni bycia tym, kim, kim on nas chce, kim On nas zaplanował. Więc te mechanizmy utrudniają nam e, właśnie relacje z samym sobą, relacje z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim one także blokują nas na relacje z Bogiem, nie pozwalają nam doświadczać prawdziwego życia i tego źródła, które tak naprawdę jest w, tylko w Nim. Więc będziemy. Mówili wam, dzielili się naszym doświadczeniem osobistym, też walki z ego. Może słowo walka akurat w przypadku ego nie jest najwłaściwsza. Lepiej byłoby powiedzieć o wygaszaniu ego, bo ego to jest takie paskudne, paskudna struktura w nas, która można powiedzieć, że jeśli zaczynamy z nią walczyć wprost, to ona się wzmacnia. Ego to jest taka. Wańka wstańka, która w zasadzie, gdy próbujemy ją zlikwidować, robi się coraz większa. W związku z tym będziemy mówili o wygaszeniu ego, czego w sumie synonimem jest wejście w pokorę, bo to jest cel naszej chrześcijańskiej drogi stać się pokornym.